około 30 mundurowych rozpoczęło sprawdzenie okolic budynku, ale również okolic ulicy Wyszyńskiego. Sprawdzaliśmy wszystko nad kłodawką i również w parku opodal komendy. Do tych działań przyłączyli się także mieszkańcy ulicy Wyszyńskiego, pobliskich budynków. Dzisiaj mogę wszystkim osobom podziękować, ponieważ bardzo szybko ustaliliśmy, że dziewczynka oddaliła się w stronę parku. Po kilkudziesięciu minutach dziecko zostało odnalezione. Jak się okazało, trzylatka w czasie upału, jaki panował właśnie w środę, zmęczyła się, położyła w okolicach zarośli i po prostu tam usnęła. To taka przygoda, którą na pewno będzie długo pamiętać, ale to również jakby nauczka dla wszystkich nas, dla wszystkich opiekunów, rodziców. Pamiętajmy, że dzieci, o których mówi się, no, żywe srebro, tak naprawdę potrzebują często niewiele czasu, aby wykorzystać naszą nieuwagę i wyjść z domu. Szczególnie teraz, kiedy jest ciepło, kiedy pogoda na zewnątrz zachęca do takich właśnie eskapad. Dzisiaj mogę mówić, że cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie, natomiast oby tego typu przygód było jak najmniej. Już od najmłodszych lat powinniśmy rozmawiać z dziećmi, informować o tym, jakich zachowań należy unikać, a jeżeli jest taka sytuacja, o której mówiłem, należy jak najszybciej o tym powiadomić policję, ponieważ no, gwarantuje to możliwość skutecznego działania. Tak jak w tym przypadku, nieopodal mieliśmy rzekę, nieopodal mamy ruchliwą ulicę, a więc na pewno niebezpieczeństwo istniało. Dlatego to też mogę powiedzieć, że w tej całej sytuacji mówimy o pewnego rodzaju szczęściu. Dziecko poszło w stronę parku, tam zostało odnalezione. Dzisiaj ta sytuacja będzie jedynie wspomnieniem.